My znów jesteśmy w Gdyni. Tym razem lecimy na mecz Arka Gdynia Ruch Chorzów. Arka znowu gra u siebie. Liczę przynajmniej na 3 bramki, tak samo jak przed tygodniem. Pogoda, jak widzicie, taka sama. Ja na razie jestem sam, ale niedługo dołączy do mnie nasz redakcyjny Mateusz Porek, czyli Mateusz Kowalski. No Dominik, przekonamy się, czy Hazard to naprawdę Eden. Oby starczyło mi na Malediwy. Albo chociażby, żeby zwróciło mi się za bilety, za które dojechałem tu do centrum. Jest i on, jest i Mateusz Kowalski, nasz redakcyjny Mateusz Porek, aka Kowalski. No i co? I zmierzamy na mecz. Tak jest, zmierzamy na mecz, wchodzimy zaraz, akredytacja odebrana. Właśnie akra jest, warto wejść, bo to w sumie pół godziny do meczu. Dokładnie tak, wchodzimy i szykujemy się już na spotkanie. Od takich pań zawsze mogę dostawać składy. Zdecydowanie tak. Mateusz się rozstawia. Jest. Słuchaweczki. Mekka mi mówił, że najlepsze są słuchaweczki, najtańsze z Oshon. Jakie ty masz? Dokładnie, mam najtańsze z jednego z supermarketów. Nie, bardzo dobre, polecam. Lepsze niż ten cały sprzęt za kilkaset złotych. Pamiętajcie, nie trzeba mieć niesamowicie drogiego sprzętu. Wystarczy mieć talent. Dokładnie. Wystarczy tak. Mieć talent. Trzeba się przygotować. Trzeba się przygotować, to nie jest takie proste. Trzeba mieć umiejętności informatyczne trochę. Trzeba ukończyć co najmniej 3-letnie studia informatyczne. Tak. Prawda, Mateusz? Tak jest, najlepiej jeszcze Politechnikę. To jest to, za co lubię ten stadion, bo akustyka jest naprawdę świetna. Gdzieś tam blisko trybuny, blisko boiska są, więc naprawdę to robi wrażenie i też niesie piłkarzem. A czy poniesie nas? A miejmy nadzieję, atmosfera taka, że nic tylko zasiadać i komentować. Początek spotkania od razu. Pętyny od razu, przerwa, także ciekawie nam się rozpoczyna to spotkanie. Świetnie tam zespół Ruchu, jest okazja centra w pole karne, ależ fatalnie pośliznął się w 16, więc Wieloch, no i zespół Arki może sobie teraz uspokoić grę, może teraz spokojnie przeprowadzić atak i zagranie do Kanzela, teraz z numerem 14 Koi, zagranie piłki w pole karne, piłka wbita przez graczy z Gdyni, ale jeszcze nie jest to piłka w dalszym ciągu w posiadaniu zespołu niebieskich. Mamy powtórkę? No na to wychodzi, naprawdę. Powtórka sprzed tygodnia, 3-0, gładkie. Też tak myślę, patrząc na drugą połowę, no to Arka po prostu dużo lepszym zespołem. No i Ruch chyba gdzieś tam jeszcze ten bagaż tych 4 bramek z Białego Stoku jeszcze ciąży na nich. Teraz kolejne 3, także ciężką podróż mają. Pierwsza bramka z Jawińskiego, fajne zgranie Szwocha i Darek tam naprawdę... No zrobił kawał dobrej roboty, bo przede wszystkim odważył się na strzał, a wyszło idealnie. No takie strzały, to trzeba ćwiczyć, trzeba próbować. Płaski strzał, bardzo trudny dla bramkarza. Uderzył tak, że nie był w stanie tego bronić obrońca. Kapitan naprawdę kapitalne uderzenie. To wydaje się, że ta bramka już natchnęła drużynę Arki do kolejnych akcji. Mateusz Fok, po pierwsze Mateusz Fok. Zdrościu po prostu robi różnicę i to widać już w kolejnym meczu, że naprawdę no ma tą lekkość prowadzenia piłki, ma to złamanie do środka, ma to prostopadłe podanie. To jest ta dziesiątka, która Arce jest bardzo potrzebna. No zdecydowanie, nie bez powodu właśnie taki numer na koszulce nosi
Mateusz Fok. Świetne spotkanie w jego wykonaniu. Może on nie zdobywa nie wiadomo ilu bramek, tak? Ale swoim zachowaniem na boisku daje Arce taki spokój, taką pewność. Myślisz, że Arka poradzi sobie z Jagiellonią w następnej kolejce? No patrząc na to, jak dzisiaj zagrali, to może być to naprawdę kapitalny mecz, ale przypomnijmy sobie wynik sprzed tygodnia. Wtedy zespół Jagiellonii 4-1 pokonał właśnie Lubożów, czyli różnicą 3 bramek. Może być to bardzo wyrównane spotkanie, ale cóż, czekamy za tydzień kolejne wielkie emocje. Relacjonowali dla Was ze stadionu w Gdyni Mateusz Kowalski i Wojciech Kolczyński. Trzymajcie się, do zobaczenia na stadionach, bo Radio Gol ma jeszcze w planach odwiedzić parę stadionów. Zdecydowanie. Do zobaczenia, do usłyszenia.